działa mózg nastolatka. Zapraszam. Na początku filmiku tak szybciutko chcę Was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie zazwyczaj przynajmniej parę razy w tygodniu omawiam jakieś ciekawe problemy psychologiczne, gdzie dzielę się różnymi spostrzeżeniami. Myślę, że jest to wartościowy profil, który może Wam pomóc w codziennym życiu. A teraz do dzieła. Na moich konsultacjach spotykam mnóstwo rodziców, którzy przeżywają właśnie dojrzewanie swoich dzieci. No i z racji tego, że ja doradzam, w związku z tym zazwyczaj spotykam się z rodzicami, którzy sobie średnio radzą z tą rolą. I to jest po prostu taki dosyć dla mnie powtarzający się wzorzec pewnych reakcji rodziców na właśnie ten etap rozwoju ich dziecka. To jest takie ciekawe, że rodzice są zazwyczaj zaskoczeni po prostu rozwojem sytuacji, bez względu na to, jak ona wygląda, czy ona wygląda naprawdę bardzo źle, czy ona wygląda po prostu tak dosyć normatywnie, to jednak dla rodziców jest to zaskakujący moment, kiedy dziecko z takiego mniej lub bardziej miłego, ale jednak trzpiota przywiązanego do rodziców, który jeździ z rodzicami na wakacje, który chodzi z nimi na spacery, któregoś dnia budzi się i po prostu jakby za normalnie dotknięciem jakiejś, wiecie, takiej czarodziejskiej różdżki, pum, zmienia się. I teraz, wiecie, te zmiany zazwyczaj przebiegają w pewien sposób i o tym też w sumie mogę dużo powiedzieć, bo właśnie przerabiam 5. mojego nastolatka w domu, czyli 17-latka, chociaż w sumie mam 2, bo mam 17-latka i ciągle 19-latka w domu, więc ciągle to są nastolatki. I te zmiany przebiegają w taki dosyć charakterystyczny sposób, mianowicie te dzieci po prostu rozjeżdżają się w tym, co było dotychczas, zaczynają dużo później chodzić spać, zaczynają dużo leżeć na kanapie i oczywiście zrywają się z niej bardzo szybko, jeżeli chodzi o wszelkie zajęcia towarzyskie i takie rzeczy, które dotyczą ich grupy rówieśniczej. Natomiast dosyć niechętnie wówczas już podchodzą do różnych działań z rodziną, a to im się nie podoba młodsze rodzeństwo. No i w ogóle jest takie coś bardzo dziwnego, wisi w powietrzu. I rodzice zazwyczaj wtedy myślą, że oni coś zrobili nie tak, że błąd leży po ich stronie i zaczynają rozpaczać. Wiecie, rozpaczać, przeżywać. Jeju, co to się stało? Ja do dzisiaj pamiętam, jak miałam na konsultacjach taką parę, rodzice, 5 dzieci, ich najstarsze dziecko właśnie weszło w okres dojrzewania i z takiej słodkiej, kochanej, pomocnej dziewczynki zmieniło się w takiego dąsacza, wycofanego, zamkniętego. I pamiętam do dzisiaj, jak oni siedzieli u mnie obydwoje i płakali. Mówili, co się stało z naszą dziewczynką? Co się stało? To jakby przyszedł jakiś potwór i ją zżarł i połknął, nie? I ona siedzi i my tam mówimy do niej, no jak tam, kochanie, co było w szkole? Ona nas, dobrze. Potem, no a jak ty się dzisiaj czujesz? A jeżeli jesteś rodzicem nastolatków, to wiesz, o co chodzi. Że jesteś nastolatkiem, to także wiesz, o co chodzi. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że no, nie wszystkie nastolatki przychodzą to w taki sposób, no nie? I to nie jest tak, że to jest jakaś taka żelazna reguła. Niemniej jednak, gdy przejdziemy pierwsze dziecko, w moim przypadku, jak moje pierwsze dziecko to przychodziło, to pamiętam do dzisiaj moje oszołomienie tą sytuacją. Natomiast ja miałam takie szczęście, że czytałam, zawsze uwielbiałam mistrza Covey'a, który przygotował mnie jakby na to, że w życiu mamy takie fazy, które się nazywają, pierwsza faza to jest faza współzależności, w zasadzie zależności, która się ciągnie właśnie do momentu bycia nastolatkiem, kiedy następuje faza niezależności, czyli takie ostre cięcie, kiedy tak jakby następuje ten drugi okres podkreślenia swojego ja, tak? I
Pobuń się dwulatka, bo zazwyczaj bunt dwulatka to jest takie pierwsze zakreślenie swojej autonomii, swojej odrębności, i to jest ten drugi okres, kiedy w tam wieku, no dzisiaj to się różnie ocenia, że już zaczyna się czasami od 10 lat, ale od 13 na przykład do 20, czasami trochę dłużej, następuje ten taki okres, kiedy ludzie sobie zdają z tego sprawę, młodzi ludzie, że są po prostu odrębnym bytem, że ja tutaj to jestem ja, bo tak to oni się widzą jako dzieci bardzo często jako taką, wiecie, ciągłość tego układu, który jest wokół, część, ja jestem elementem składowym i nagle ja robię, nie, i się wyłamuję, bo ja muszę, tu jest ten cały układ, a ja muszę funkcjonować osobno. I to służy temu, żeby po prostu nabrać swojej tożsamości. I to, co mi z Szkowej mówił, że jest jeszcze trzecia faza współzależności, czyli po tym okresie takiego ciągłego zaznaczania, nie, to nie, ja tego nie chcę, to nie lubię, tu jest moja grupa rówieśnicza, i ja to chcę, ja to, tamto, nagle po prostu układ nerwowy nam dojrzewa. I wchodzimy w taką fazę, która jest fazą takiego dojrzałego człowieka, czyli współzależności, czyli uczymy się współżyć z innymi ludźmi, bo widzimy, że współdziałanie, współkoegzystencja daje nam bardzo, bardzo dużo korzyści i oczywiście w sensie społecznym jest to bardzo ważne. I a propos tych wszystkich naszych, wiecie, takich klimatów z nastolatkami, to właśnie ostatnio trafiłam na bardzo fajną książkę Dina Barnetta, Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić? On jest doktorem neurobiologii i podchodzi, wiecie, do tych wszystkich procesów, które dzieją się w życiu nastolatka od tej strony właśnie neurobiologicznej. I to wydało mi się szalenie interesującym uzupełnieniem do tej wiedzy, którą już mam. Bo, wiecie, no, do mnie zgłaszają się rodzice z bardzo różnymi problemami, jeśli chodzi o nastolatki. Od, wiecie, od problemów behawioralnych do zaburzeń takiej wstępnej przynajmniej diagnostyki, czy też informacji, w jakim spektrum się w ogóle poruszamy, zaburzeń psychicznych z depresją włącznie, tak? No i dodam, że nie tylko, bo też są przypadki i anoreksji, i bulimii, i takich tam, i różnych innych rzeczy. W związku z tym ta książka jest napisana dla nastolatków. Zobaczcie, dlaczego rodzice tak cię wkurzają, tak trochę przewrotnie. I to mnie szalenie ujęło, bo jest napisana szalenie prosto, czyli ergo zrozumie ją także każdy rodzic. No więc wiecie, chapnęłam ją, że tak powiem. Chapnęłam ją i parę takich rzeczy tutaj wam, że tak powiem, przytoczę z tej książki, które ja wyłowiłam i bardzo mnie zaciekawiły. Przede wszystkim on tutaj od strony neurobiologicznej wyjaśnia tą całą sytuację tego, że nastolatki tak zrywają potrafią tak zerwać więzi. Oczywiście nie wszystkie, pamiętajcie, bo są nastolatki, które przychodzą dosyć łagodnie ten okres i to jest po prostu uwarunkowane genetycznie, społecznie, bardzo różnymi czynnikami i niekoniecznie wszystkiemu winni są rodzice, bo biedni rodzice zazwyczaj się obwiniają o to, prawda? Natomiast on od takiej właśnie strony neurobiologicznej mówi, że mamy tutaj taki proces czyszczenia pamięci, który idealnie pokazany był w filmiku W głowie się nie mieści. Od razu, jak to zaczęłam czytać, mentalnie mi się to skojarzyło. Była to parę lat temu nasza ulubiona rodzinna animacja, gdzie były pokazane, jak wszystkie emocje są potrzebne, jak potrzebny jest gniew, żeby wyznaczyć granice, jak jest potrzebny smutek, który właśnie sprawia, że jesteśmy gotowi na refleksję, jak potrzebna jest radość, żeby w ogóle mieć energię do działania i te wszystkie pozostałe rzeczy. Ale właśnie było tam duże oczyszczenie rzeczy, z tym, że to było takim dziecinnym wydaniu. Natomiast u nastolatka, według tego autora, czyli Dina Barnetta, ten proces przebiega w bardzo szybkim tempie. I to by bardzo wiele tłumaczyło. To by bardzo wiele tłumaczyło, że właśnie nastolatek jest taki, że tak jak wam mówiłam, po prostu ciach. Nie? On się budzi któregoś dnia, zmienia się w leniwca kanapowca, który leży na kanapie, zaczyna chodzić spać o jakichś w ogóle dziwnych porach,
Nawiedza rodziców w sypialni, chcąc gadać, nie wiem, o 10 albo 11, kiedy rodzice już po prostu leżą. Za chwilę wam wyjaśnię w ogóle, o co tu chodzi, bo to też jest świetnie tutaj rozwikłana zagadka, którą ja znałam z praktyki, ale nie wiedziałam, jakie jest jej wyjaśnienie tak dokładnie, jeszcze neurobiologicznie. No i proces ten przebiega tak gwałtownie, dlatego że przez dzieciństwo dzieci, nasz młody człowiek, bo już w sumie nie dziecko, nazbierał mnóstwo informacji, wiadomości, wiecie, nauczył się świat, kolory, miesiące, matematyka, relacje, no mnóstwo. I teraz, żeby mózg mógł przejść pewne przeobrażenie, musi pewne rzeczy wyczyścić. I po prostu robi takie, wiecie, takie sprzątanie magazynów. Wyrzucamy. I to jest ten moment, w którym właśnie teraz nasze nastolatki zaczynają tak jakby szeroko otwierać oczy na świat i mówią, a to mi się nie zgadza, a to mi się zgadza, a to na to patrzę inaczej, a na to patrzę inaczej, a tu byłam kochaną córeczką tatusia, a to już nie chcę być kochaną córeczką tatusia, nie? Redefiniują różne rzeczy. No, muszą to zrobić, bo tak jak wam mówiłam, przede wszystkim potrzeba autonomii u człowieka to jest bardzo ważna rzecz. I co więcej, muszę wam powiedzieć, że nastolatki po prostu muszą przejść w pewnym sensie ten swój taki bunt, w mniejszym lub większym stopniu, po to, żeby się oddzielić. Nie wiem, czy znacie takich ludzi, którzy zawsze byli tacy grzeczni, tacy potulni, nigdy nie przeszli takiego silnego oddzielenia od rodziców, no na tyle silnego, aby było skuteczne oczywiście, bo to nie chodzi, wiecie, nie wiadomo co. I potem się okazuje, że przez całe życie są tacy właśnie ciągle zależni. Ja tak wracając do mistrza Coveya, to zostali na etapie zależności, czyli to jest, wiecie, taka nieprzecięta pępowina, która po prostu powoduje, że bardzo trudno jest potem tym ludziom wejść w dojrzałe relacje, ponieważ oni potem zawsze ciągną za sobą tego rodzica, czy tych rodziców, od których są zależni, nie przeszli tej fazy niezależności, w związku z tym nie mogli wejść w współzależność. Ale przejście fazy niezależności jest po prostu tą katapultą, jak widać silną bardzo na poziomie biologicznym, która pozwala nam w ogóle wejść w dorosłość i w to, że my poznajemy tą swoją autonomię i poznajemy jakby swoje granice, uczymy się siebie, w jaki sposób uczymy się innych i przez ten taki dosyć bolesny proces definiowania na nowo zyskujemy tą samodzielność. Dlatego też, jeżeli jesteś teraz rodzicem takiego nastolatka, który jak myślisz, wyciął ci taki numer, to on po prostu jest zdrowy. I on po prostu przechodzi to, co jest dla niego absolutnie, absolutnie konieczne. W tym czasie też, zobaczcie, takie teksty, nie wiem czy znacie, traktujesz dom jak hotel. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Mógłbyś na chwilę odłożyć ten telefon. Wstawaj, szkoda dnia. Właśnie, to jest a propos snu nastolatków. Posłuchajcie, nastolatki potrzebują dużo snu w ogóle. Potrzebują dużo snu. To jest oczywiste, bo zobaczcie, jeżeli w głowie mamy tą całą burzę, nie, która tam po prostu, wiecie, tam wszystko i hormony, no bo te hormony, pamiętajcie o tych hormonach jeszcze, to buzuje. Ta tożsamość seksualna, nie, tutaj kim ja jestem, czy ja byłam dotychczas dziewczynką, a teraz nagle jestem kobietą, nie, wszystko mi rośnie, nagle jestem facetem. To porównywanie się, to wszystko, to są bardzo, bardzo silne bodźce. No więc one potrzebują w związku z tym dużo snu. I teraz problem polega na tym, że zmienia im się wyrzut melatoniny w związku z tymi różnymi rzeczami, które się dzieją. I tak jak u dorosłych ta melatonina, czyli hormon snu, że tak powiem w większości, bo wiecie, tu też mamy sowy i skowronki, tutaj, to też weźcie pod uwagę i tu jest mój filmik na ten temat, to w większości tak pikuje na około 22 godziny. Średnio, to u nastolatków okazuje się, że to jest dopiero około pierwszej. I im się ten cały cykl dobowy w związku z tym kolebie, prawda? I teraz one w związku z tym rano, to większość z nich to po prostu jest takie zombie, nie? Które jakoś tam na zupełnie na jakimś tam autopilocie dociera do szkoły. Chociaż wiecie, że wtedy dużo się człowiek spóźnia.
Ja pobiłam rekord w spóźnianiu się, bo ja właśnie zawsze też byłam sową, że spóźniłam się na własną maturę. I moja nauczycielka, ponieważ mieszkałam blisko szkoły, przysłała po mnie mojego kolegę, żebym natychmiast przyszła na maturę z biologii, więc coś na ten temat wiem, prawda? I teraz zobaczcie, i w związku z tym bardzo często jest tak, że one potem takie wyćmoruchane tą ilością bodźców przychodzą do domu i ta klasyczna scena wejścia do domu, jak tam było w szkole? Chcesz coś jeść? Która tak dobija wszystkich rodziców, no to właśnie ma miejsce dlatego, że po prostu one jakby przechodzą tą, wiecie, one schodzą z pola bitwy tak naprawdę, nie? Docierają do domu i jedyne co myślą, to po prostu się plasnąć, nie? Jedyne co myślą, to wyciągnąć swoje zwłoki i dać odpocząć swojemu mózgowi. I no ja nie chcę tu usprawiedliwiać żadnego lenistwa, bo uważam, że bardzo wiele rzeczy można zrobić i tutaj jakby, wiecie, zdrowy rytm zawsze jest bardzo dobry. Natomiast chcę tylko pokazać zjawisko, trochę je przerysowuję po to, żeby to do nas dotarło, bo ilekroć prowadziłam szkolenia dla rodziców, to zawsze zadawałam im takie proste pytanie, nie? A czy pamięta wół, jak cielęciem był? I prosiłam ich zawsze o taką sesję wspomnieniową, jak oni się zachowywali, będąc nastolatkami. I to było takie ciekawe, że taka sesja, która trwała, nie wiem, około godziny, gdzie po głębokich namowach i szperaniu głęboko w mózgu rodzice zaczęli opowiadać tak totalnie prześmieszne i dziwaczne i czasami przerażające historie, co oni robili, jak oni robili, będąc nastolatkami, działała dosłownie jak sole otrzeźwiające. I dokładnie muszę wam powiedzieć, powodowało, że dużo wyższy poziom empatii wobec swoich nastolatków, które naprawdę przyprawiały ich o czasami atak serca. Więc widzicie, no, dużo rzeczy się po prostu zmienia. Jest bardzo dużo napięcia. To jest tak, jakby ktoś wszedł w nowy świat i on tak naprawdę nie wie, czy ten świat jest bezpieczny, czy nie. Przez to, że ma gorsze relacje z rodzicami, czuje się dużo bardziej samotny, rozumiecie? Więc poziom lęku wzrasta i podobno w tym okresie dojrzewania najwyższy poziom lęku jest od 10 do 13 roku, a potem już te rzeczy, wiecie, no mózg się uczy, po prostu mózg się uczy, nie? Poznaje jakby ten nowy świat i mówi, aha, to jest okej, okay, to jest okej, okay, to jest okej, okay. Potem to spada, natomiast to i tak nie zmienia faktu, że w tym procesie jest też, mózg jest jak komputer i tutaj właśnie mówi ten autor też o tym, że on robi ciągle aktualizację, ten komputer, nie? On, wiecie, on ciągle pracuje na strasznych obrotach i robi aktualizację i wtedy bardzo łatwo, znaczy dosyć łatwo jest o błędy, w związku z tym mówi się, że gdzieś 4% nastolatków zmaga się z depresją, a 20% ma stany depresyjne i jeszcze więcej ma stany obniżonego nastroju. I tutaj ta książka o tyle jest fajna, że wiecie co, gdy on mówi tutaj o problemach psychicznych, daje tutaj 8, zaraz wam powiem, ile jest tych rad, 8 rad na ten temat. Jedne z nich mówi o tym, że przede wszystkim pamiętaj dla nastolatków, że borykanie się z problemami psychicznymi nie oznacza, że jesteś wyprogramowany i gorszy. No bo to są te błędy w programie. I co pewien czas, wiecie, jak to jest w komputerze, może się coś czknąć, może się coś zaciąć, może coś się zawiesić i to jest kwestia tego, nie? To jest też oczywiście wskazówka dla rodziców, żeby tych rzeczy pilnować, no i najważniejsze rzeczy, żeby z dziećmi po prostu rozmawiać. Tutaj szósty punkt mówi, większość problemów psychicznych, z którymi borykają się nastolatki, nie wymaga przyjmowania leków. Dokładnie, dokładnie. Wystarczy dobra rozmowa. Tu on pisze o pomocy psychologa. Ja mówię, masz fajną ciocię, masz fajną babcię, masz fajnego wujka, idź porozmawiaj. Oczywiście dobrze byłoby porozmawiać z rodzicami, ale on tutaj pisze, że czasami dobrze jest porozmawiać ze sobą z zewnątrz, która jednak ma jakieś doświadczenie w tej dziedzinie. Punkt ósmy tutaj mówi, że czasami jednak o problemach psychicznych lepiej porozmawiać z kimś, kogo nie znasz, bo rodzice są zbyt uwikłani. Dokładnie. Wiecie, to jest książka dla młodzieży, ale z drugiej strony pokazuje nam to, że
Czasami my traktujemy problemy naszych dzieci jako laurkę, czyli którą to życie nam wystawia. Czyli my po prostu jesteśmy złym rodzicem, jeżeli nasze dziecko ma problemy. A patrząc na ten neurobiologiczny obraz opisany nam w tej książce, okazuje się, że to wcale nie o to chodzi, że to są takie prawidła tego okresu, że te nastroje ulegają dużym wahaniom. W związku z tym nie zawsze dziecko musi być super happy, nie zawsze musi być super zdołowane, ale wahania mogą być bardzo duże. Dodam, że jeszcze, jeżeli znacie trochę teorię temperamentu, czy tam osobowości, jak ja to mówię, to wiecie też, że każda osobowość ma tendencję do przesady, tak? Czyli a każda zaleta doprowadzana do przesady staje się wadą, nie? Czyli wiecie, niektórzy będą introwertycy, będą się zapadać, ekstrawertycy będą, wiecie, po horyzont. No, ale to jest, że tak powiem, temat na inny filmik. Reasumując, kochani, bo już widzę, że długo mówię. Jakie rady tutaj dominują? To mi się podoba, że autor zachęca także nastolatki do tego, aby były proaktywne w swoim życiu. Czyli, żeby wychodziły z tym, żeby rozmawiać z rodzicami. Oczywiście dodam, że też z przykrością stwierdzam, że nie z wszystkimi rodzicami da się rozmawiać. Że wiele nastolatków doświadczyło tego, że jak dziecko powiedziało, że ma wiecie, zły nastrój, mamo, ja chyba mam, tato czy mamo, mam depresję, no to wiecie, to po prostu było haha, co ty wiesz o depresji, co ty wiesz o życiu, a w ogóle jaki ty masz powód, nie? No, wiecie, no powody są. Zresztą muszę wam powiedzieć, no bo sam cykl, sam ten biologiczny mechanizm już jest taki, że te błędy będą wyrzucane, tak oczywiście nazywając to bardzo kolokwialnie. Ja osobiście teraz robię studia takie podyplomowe z psychotraumatologii i tam rozmawiamy bardzo dużo, jest takich rozmów z różnymi ludźmi, którzy są już specjalistami w danej dziedzinie, z terapeutami i tak dalej. Grupa studentów już jest generalnie bardzo jakąś taką bardzo zawodowo, profesjonalnie fajną grupą też. I generalnie mówi się o tym, że właśnie nastolatki wymagają takiego monitorowania, że ogólnie jest taka tendencja, że odporność psychiczna populacji spada i terapeuci skarżą się na to, że jest dużo więcej teraz prób samobójczych, samookaleczeń itd., itd. Więc z pewnością nie jest to temat, który można bagatelizować zdrowie psychiczne nastolatka. Choć oczywiście zachęcanie przez na przykład taką książkę nastolatków do tego, żeby też podejmowały dialog albo proaktywnie szukało pomocy, jest naprawdę świetne. Więc widzicie, no, książka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Polecam wam ją szczerze. Tak jak wam mówiłam na początku, jeżeli jest napisana dla nastolatków, każdy rodzic ją zrozumie. Bo to, co zauważyłam na szkoleniach dla rodziców, które robiłam dla rodziców nastolatków, to było to, że naprawdę był problem z tym, żeby zrozumieć te nastolatki, bo rodzice po prostu strasznie się urażają często tym, że ten nastolatek nie idzie po ich myśli. A ten nastolatek jest po prostu odrębnym bytem i on będzie szedł swoją drogą w życiu, co jest lepiej zaakceptować prędzej lub później, że tak powiem. Dobrze, kochani, to na tyle. Oczywiście chcę was poprosić o co? Łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i koniecznie komentujcie, nie? Koniecznie komentujcie, bo komentarze są super cenne zarówno dla mnie, ja je czytam i odpowiadam, jak widzicie, ale też dla innych rodziców. Czy przechodzicie przez taki czas z nastolatkami? Czy też się może pogubiliście? Wiecie, czasami dobrze jest napisać, pogubiłem się, żeby się odnaleźć. Czy może macie jakieś swoje, że tak powiem, magiczne, ja wolę sprawdzone sposoby na to, aby postępować z nastolatkiem, tak? Czy rozmawiacie z nastolatkami? Kochani, piszcie, komentujcie. Oczywiście zapraszam was też na mojego Instagrama. Do zobaczenia. Hej!